No, siemanko, witam wszystkich na kolejnym moim filmie. Dzisiaj zajmiemy się banankami NCT Ventricosum Green w wersji large. Przesadzimy je w oddzielne doniczki. Co mogę powiedzieć o tych banankach? No, zostały wysiane 9 kwietnia, oczywiście tego roku 2021. Sztuk nasionek 15, zeszło 9. Nasiona zakupione w sklepie Egzotyczne Nasiona na Allegro. Znajdziecie sobie bardzo łatwo ten sklep, czy też na Facebooku, także polecam. Nasionka kiełkowały bardzo szybko, no także w przeciągu miesiąca mam już dorodne siewki, które no koniecznie trzeba przesadzić, bo tu już zauważyłem, że korzenie zaczynają się plątać. Także zaraz się zajmiemy przesadzaniem. Ziemia uniwersalna mam przygotowaną, doniczki zbiorcze, także zaraz spróbujemy wyjąć to z włókna kokosowego. No już widać, że zaczęły wypuszczać solidne korzenie. Teraz może mi się uda. O, zobaczcie. Zobaczcie, jakie korzenie. No, nie spodziewałem się. Także fajnie z włókienka się daje fajnie odizolować. O właśnie, wychodzą. Właśnie włókno kokosowe ma to do siebie, że po zwilżeniu i namoczeniu da się je łatwo od siebie odseparować. No, ale już najwyższa pora była na przesadzanie, bo widać, że są splątane. Ale łatwo się daje. Mamy raz. Proszę zobaczyć. No świetnie ukorzeniony. Dwa. Trzy. Cztery. No tutaj jest plątane. Cztery. 5. A może pourywam, ale nie da, udało się. 6, 7, 8 i ostatni 9. Także tak to wygląda. Szybciutko włożymy trochę ziemi. O, te doniczki są przymoławe. Będę musiał szukać chyba większych. To już jest za małe. Zobaczcie. No nie ma szans, nie ma sensu. Dobra, wracam za chwilę, szukam coś większego. No jestem, już jestem. Coś tam znalazłem. Takie wystarczające będą P9, 9 na 9 na 9. Tu już jedna jest przesadzona. Także tylko obsypiemy ziemią. O, także tak wszystkie będą przesadzone. Także za chwilę pokażę wam. No oczywiście nie będę wkręcił, nagrywał wszystkiego. Jak przesadzam, to byłoby bez sensu. Także pokażę wam już taki efekt finalny. Ok, jestem ponownie. Temat ogarnięty. 9 sadzonek przesadzonych, także zaraz je jeszcze dobrze podlejemy, solidnie. No i pójdę pewnie do namiotu foliowego, tam już temperatura i słońce zrobią dalej to, co trzeba. Także NCT Ventricosum Green, 9 sztuk. Reszta nasionek oczywiście jeszcze idzie w ciepłe miejsce. No, także to by było na tyle. Dzięki, pozdrawiam, cześć.